No nie, no nie mam. Miał mi ten dać tą agrafkę, ale... I walczyli przez 33 miesiące. Na końcu Portugalczycy umierali z różnych chorób, tak jak malaria, braki ziemności i wielu innych rzeczy. I oni odpływali na południe i zostawili tego miejsca. Wtedy został tylko Arbowe z Orwanu i Sultan Mombasa. Oni zaczynali walczyć między sobą o kontroli na Mombasa. Bo Arabowie z Ormanem chcieli łączyć Mombasa z Zanzibar jako jedna pędzla. Ale sultan Mombasa chciał, żeby mieć Mombasa dla siebie. Bo w Mali był inny sultan, który rządził w Mali. I oni byli... XVI wieku. Tam są składane tam na środku i różne inne rzeczy, które znaleźli tutaj na wybrzeżu. Trochę są wszystkie te rzeczy. Tam jest pierwsza kaplica, ten, który jest wyrównany teraz. To jest pierwsza kaplica, bo Portugalczycy byli chrześcijanów. Oni byli, mieli kaplica tutaj w środku. A to jest jeden z powodów, który Arabowie z Mombasa, sultan Mombasa nie chciał ich tutaj, bo wszyscy byli muzułmanów, a oni głosili religii muzułmańską. Dlaczego ten miejsce się nazywa Jezus? Fort było dla Jezus i oni nazwali tego miejsce Fort Jezus. Tam dalej jest taki dach, bo ten dach jest replika szkielet, nieznana osoba. Tak? Szkielet był zdobywany tutaj, kiedy robili remonty i jeszcze robią badanie, bo nie wiedzą, czy to było portugalski, czy to było arabski. Ale świeci, który wiem, jest Arabowie się pochowają z dwoma patrzące na południe, do Mechy, a ten patrzy na południe. A Portugalczycy wszyscy byli marynarzy, więc jeżeli osoba umierała, to rzucali ciała do oceanu, oprócz kapitan, który są pochowany na lądzie. A cmentarze dla kapitanów jest w Mali.
Jedziesz tam?
Very good.